Obudź się Polsko, obudź się Polonio. Wydanie specjalne. Dzień dobry. Witam i pozdrawiam bardzo serdecznie słuchaczy sieci polonijnego radia na częstotliwości AM w Ameryce i tych, którzy słuchają moich felietonów i komentarzy dookoła świata pod tytułem Fakty i wydarzenia poza Ameryką, korzystając z YouTube po wpisaniu hasła Obudź się Polsko, obudź się Polonio, a tam dużo więcej. Pozdrawiam odległe kontynenty, Australię, Nową Zelandię, Południową Afrykę. Pozdrawiam słuchaczy w Europie, Rzeczpospolitej Polskiej, kontynentalną Amerykę i międzynarodowych słuchaczy moich felietonów. W najnowszym felietonie na YouTube w ujęciu historycznym omawiam powstanie warszawskie i pytam, kto ponosi odpowiedzialność za błędną decyzję. W krótkim ujęciu konkluduję, że powstanie w sensie politycznym pozbawiło obóz londyński i ugrupowania polityczne związane z AK całkowicie jakiegokolwiek mandatu do sprawowania władzy w Polsce. I myślę, że właśnie to był główny cel, zaplanowany i zrealizowany. Pytanie, przez kogo i kto wydał taki rozkaz? Czy nie sądzicie, że straty materialne i ludzkie, czy straty zadane Niemcom, to tylko cele drugorzędne, a nawet trzeciorzędne? Decyzja była w rękach aliantów, szczególnie Anglików, którzy współopracowywali plan powstania, ale widocznie uznali, że niech się dzieje cokolwiek, ostatecznie nie ich kosztem, to nie angielska młodzież. Tak samo było pod Monte Cassino. Szanowni Państwo, 1 sierpnia minęła 73. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Dokładnie 73 lata temu też był to wtorek. Obraz powstania przez długo był przedstawiany jako bohaterski, zwycięski zryw. Tak, to prawda, bohaterski zryw, ale nie zwycięski i opłacony wysoką ceną. Za wysoką. Piewcy zwycięskiego zrywu pomijają i ze wstydu zapominają dodać, że powstanie warszawskie wykrwawiło Warszawę, unicestwiło polską młodzież i poniosło absolutną klęskę. Po 1945 roku wielu stawiało sobie pytanie, i nie tylko sobie, kto będzie administrował państwem polskim. Nie mamy kadr. Tak, bo kadry są w grobie. Wiedza poraża, a jeszcze bardziej poraża niewiedza. W dzisiejszym felietonie powiem o ofiarze, jaką Warszawa zapłaciła za błędną decyzję. Podkreślam, że należy się największy szacunek dla jego wszystkich uczestników, a szczególnie bohaterskich warszawskich dzieci. Kto nie zna piosenki Warszawskie dzieci pójdziemy w bój? Dodam, że z jednej strony to piękna piosenka, ale to także zachęta do walki, a dzieci należało chronić, bo jak nie będzie wspaniałych dzieci, to kto pozostanie? Bólu Warszawy nie zrozumie ten, kto nie stracił najbliższych, kto nigdy ich nie poznał. O tym w dalszej części mojego felietonu. A teraz o historii w pigułce. W 1943 roku, na przełomie listopada i grudnia, odbyła się pierwsza z trzech konferencji poświęconych walce z niemieckim hitlerowskim faszyzmem III Rzeszą, nazwana Konferencją Wielkiej Trójki. Po niej odbyły się jeszcze dwie konferencje, jałtańska, luty 1945 oraz konferencja poczdamska, lipiec-sierpień 1945 roku. Konferencja teherańska miała szczególne znaczenie dla Polski. Tam w 1943 roku ustalono przyszłe granice Polski. Tam w Teheranie zdecydowano o losach Polski. Ustalono nową granicę wschodnią Polski i ZSSR na tak zwanej linii Curzona, a także dokonano podziałów krajów Europy na alianckie strefy operacyjne na mocy międzyalianckich uzgodnień. Polska znalazła się w strefie operacyjnej Armii Czerwonej. Ustalono, że Niemcy zostaną podzielone na strefy okupacyjne, zaś radziecka strefa okupacyjna Niemiec przylegać będzie do Polski, przez którą
przebiegały linie komunikacyjne do tej strefy, co de facto przesądzało losy Polski. Informacja dla wszystkich tych, a szczególnie tych, którzy do dzisiaj próbują pisać historię Polski z Księżyca, nie znając lub nie uznając prawdy historycznej. Przypominam, że generał Sosnkowski w komunikacie naczelnego wodza do Komendy Głównych Sił AK Zbrojnych w kraju w Polsce z czerwca 1944 roku stwierdzał, cytuję, o losie Polski przesądzili alianci w Teheranie. Nasza rola w tej fazie wojny jest skończona. Należy wstrzymać się od wszelkich wykrwawiających działań, gdyż szkoda już każdej kropli krwi, szczególnie młodzieży polskiej. Koniec cytatu. Już w tym momencie pytam, dlaczego decydujący o wybuchu Powstania Warszawskiego skazali warszawską młodzież na pewną śmierć? Dlaczego? Pytanie w dalszym ciągu pozostaje bez odpowiedzi do publicznej wiadomości. Cytuję książkowe słowa generała Andersa. Byłem całkowicie zaskoczony wybuchem powstania w Warszawie. Uważam to za największe nieszczęście w naszej obecnej sytuacji. Nie miało ono najmniejszych szans powodzenia, a naraziło nie tylko naszą stolicę, ale i tę część kraju będącą pod okupacją niemiecką na straszliwe represje. Wywołanie powstania uważamy za ciężką zbrodnię i pytamy, kto ponosi za to odpowiedzialność. Tak generał Anders. Przytoczyłem cytaty wielkich postaci narodowo-historycznych z tamtego czasu. Ci wielcy byli obserwatorami tego, co się działo. To nie byli zwykli obserwatorzy. Czy teraz rozumiecie moje wcześniejsze słowa w ujęciu pytającym, dlaczego decydujący o wybuchu Powstania Warszawskiego skazali warszawską młodzież na pewną śmierć? Dlaczego? Przypominam o tym po raz kolejny, ponieważ po tylu latach od wybuchu powstania są piewcy, zupełnie jak biblijny kur, który zanim trzy razy zaparł, wyparł się i wiecie kogo, a dzisiaj im podobni chcą udowodnić celowość powstania. Nie wolno dać się nabrać na takie kłamliwe uzasadnienia. Słowa te z największym szacunkiem kieruję do dzisiejszej wspaniałej polskiej młodzieży, z którą mam kontakt na bieżąco ku przestrodze. Nie dajcie się sprowokować dzisiaj do bezsensownej walki o srebrniki dla Judasza. Polska krew, wasza krew i nas wszystkich jest bezcenna. Szanujmy nas samych. Jak długo w sercach naszych, choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych, ojczysta miłość tkwi. Wstać będzie kraj nasz cały, wstać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród, zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud. My, Polacy, bardzo często byliśmy inspiracją dla innych narodów za naszą waleczność, za nasze oddanie dla swojego kraju. Bardzo często wykorzystywani w imię wolności waszej, ale nie naszej. Decyzje o oddaniu życia dla Polski dzisiaj są szeregowane bardzo różnie, bo życie też oddano w sprawie z góry przegranej. Słynna piosenka Warszawianka została napisana w języku francuskim przez narodowego poetę Francji Casimira de Lavignon pod wpływem wydarzeń polskiego powstania listopadowego. Zawiera pewne nawiązania stylistyczne do Marsylianki, na przykład otóż oto dziś dzień krwi i chwały. W trzeciej zwrotce wyraźnie widać nawiązanie do pamiętnych zwycięstw wypraw Polaków na Moskwę na początku XVII wieku oraz razem z wojskami napoleońskimi w kampanii włoskiej. Muzykę napisał
Karol Kurpiński. W społeczeństwie polskim ciągle żyje mit bohaterskiego zrywu stolicy. Powstanie stało się legendą. Dzisiaj nikt nie mówi o skutkach powstania warszawskiego, ani nie upomina się o jej ofiary. Nie mówi się o odpowiedzialności spoczywającej na dowódcach. Nie mówi się o ich odpowiedzialności za wybuch i skutki powstania oraz to, że dzielnych warszawskich powstańców, których bardzo często bez broni posłano na pewną śmierć. Tragedia powstania warszawskiego powinna stać się lekcją i przestrogą dla społeczeństwa, a szczególnie tych, którzy dzisiaj decydują o zaangażowaniu Polaków w różne zawieruchy wojenne. Decydujcie odpowiedzialnie o życiu i śmierci wspaniałych Polaków. Do dzisiaj zachowały się fotografie, do dzisiaj zachowały się oryginalne filmy, dokumenty rejestrujące powstańcze wydarzenia. Nie ulega wątpliwości, że ekranizacja tamtych zdarzeń jest tak bardzo wymowna. Książka również od zawsze była świetnym przekazem i dokumentem. Nie można pominąć piosenek i pieśni, których treść wystarczająco dobitnie obrazuje tamte zdarzenia. Każdy z nas ma dar, ale nie każdy potrafi przekazać swoją wiedzę i swoim głosem poruszyć do głębi. Romantyczne słowa opowiadające o powstaniu w bardzo wielu przekazach wystarczająco dramatycznie i dobrze obrazują wydarzenia Dni Powstańczej Warszawy. Bardzo często słowa piosenki w głosie wykonawcy to apel, tęsknota to ból i przestroga, połączony ze stratą kogoś najbliższego w osobie ludzkiej i kochanego miasta Warszawy. Wykonawcy pięknych powstańczych piosenek swym głosem ukazują naszej wyobraźni tragizm tamtych dni. W wielu prywatnych zapiskach, a także opracowaniach książkowych znajdujemy opowiadanie z tamtych dni roku 1944. Któż nie zna powstańczych adaptacji filmowych i tych wspaniałych aktorskich postaci, które wcześniej brały udział w powstaniu? Nie można nie wspomnieć pięknej postaci pani Danuty Szaflarskiej, zmarłej w roku 2017, grała w teatrach podziemnych, a także brała udział w Powstaniu Warszawskim jako łączniczka. Po wojnie występowała przez rok w Teatrze Starym, a następnie w Łódzkim Teatrze Kameralnym Domu Żołnierza. Pani urodziwa z wyglądu i charakteru. W latach 40. uważana za czołową amantkę polskiego kina. Zapamiętałem niezapomnianą rolę pani Szaflarskiej z filmu Zakazane piosenki. Pani Danuta wcieliła się w rolę tak bardzo autentycznie, a mimiką twarzy obrazowała radość i smutek. Prawdziwie odzwierciedlała postać dziewczyny walczącej Warszawy zekranizowanej w wielu filmach. Występowała w Teatrze Frontowym Armii Krajowej w latach 1943-45. Inna wspaniała postać Powstania Warszawskiego to Alina Janowska.
więziona na Pawiaku w Warszawie i wielokrotnie przesłuchiwana na słynnej Alei Szucha, uratowana przed wywozem do Niemiec. Wzięła udział w Powstaniu Warszawskim, przyłączając się do niego już 1 sierpnia. Była łączniczką dowództwa batalionu Kiliński pod pseudonimem Alina. Przypominam, zapiski dni powstańczych tym, którzy pamiętają, a tym, którzy nie znają. Zapraszam do lektury książki Romana Bratnego Kolumbowie Rocznik 20 i pięknej adaptacji filmowej w reżyserii Janusza Morgensterna pod tym samym tytułem. Kolumbowie Rocznik 20 to powieść o tematyce wojennej. Składa się z trzech tomów: Śmierć po raz pierwszy, Śmierć po raz drugi i Życie. Książka i film opowiadają o losach młodych warszawiaków wchodzących w dorosłość w czasie II wojny światowej. Jej bohaterami są przedstawiciele młodzieży inteligenckiej należącej do szeregów Armii Krajowej. Opisana jest ich walka z okupantem podczas i przed Powstaniem Warszawskim. Autor książki oparł powieść na własnych wspomnieniach i doświadczeniach. Zarówno autor książki i reżyser filmu ściśle trzymają się faktów historycznych, co widać zwłaszcza w drugim tomie. Oddział wydzielony Kolegium A KEDYW-u. Szlak bojowy w Powstaniu Warszawskim pokrywa się z opisywanym szlakiem w treści w książce. W książce pojawia się wzmianka o śmierci poety powstańczego Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Kolejna piękna książka Kamienie na szaniec. Treść książki posłużyła do stworzenia wielu adaptacji filmowych, m.in. Zamach. W krótkim streszczeniu zachęcam czytelników, by przeczytali książkę. Autor opisuje młodych ludzi, którzy potrafili zachować się bohatersko w czasach II wojny światowej w okupowanym przez Niemców naszym kraju, Polsce. Nie stracili własnej godności, podjęli walkę, oddali życie za ojczyznę. Powieść jest wstrząsającym dokumentem poświęcenia, oddania i patriotyzmu młodych Polaków, Rudy, Alek i Zośka oraz ich wielu przyjaciół ginie w obronie niepodległej Polski. Oddają życie ofiarnie i bez protestów. Nie mają wątpliwości, że trzeba walczyć. Stawiają opór i wzajemnie ukazują oddanie w przyjaźni. Organizują akcję pod Arsenałem, by odbić Rudego z rąk gestapo, a on sam, mimo nieludzkich tortur, nie wydaje nazwisk kolegów. Trzej główni bohaterowie książki giną. Rudy, zamęczony przez gestapo, umiera niemal na rękach swoich kolegów, którzy odbili go z akcji pod Arsenałem. Alek, ranny w czasie akcji, umiera prawie jednocześnie ze swoim kolegą. Tragiczne losy młodych. Książkowi i faktyczni bohaterowie książki należeli do 23. warszawskiej drużyny harcerskiej. Kamienie na szaniec to hołd oddany trzem głównym bohaterom utworu, który, jak pisze autor w przedmowie książki, w tych niesamowitych latach potrafili żyć pełnią życia, którzy potrafili wcielić się w życie. Dwa wspaniałe ideały – bohaterstwo i służba ojczyźnie. W Powstaniu Warszawskim także brały udział dzieci. Nie wszystkie walczyły z bronią w ręku, ale były dzieci, które z bronią w ręku walczyły. Wszystkie dzieci pomagały dorosłym, roznosząc pocztę, opiekując się rannymi i gasząc pożary. To była ofiarna i bardzo niebezpieczna służba. Opowiadania książkowe wyraźnie podkreślają to zaangażowanie, to wielkie oddanie Polsce. Jak na bezimiennej ulicy w powstańczej Warszawie sprzedawano bądź rozdawano blaszane orzełki. Dorośli mówili, zanim dziecko virtuti dostanie, niech polskim orzełkiem dumnie na czapce się cieszy. Dla niepolaka słowa są nieczytelne, bo trzeba znać polską młodzież, polskie dzieci, aby rozumieć radość z orzełka na czapce 10- i 11-letniego dziecka.
to trzeba po prostu czuć, trzeba być Polakiem. Uzupełniająco wyjaśnię, że powstańcze dzieci nazywano orłami białymi, nie tylko dlatego, że to symbolizuje barwę flagi polskiej, ale również dlatego, że jest to symbol niewinności. Orłami białymi byli wszyscy, bez względu na wiek. Dzieci miały wzorzec w postaci starszego brata, ojca, wujka i sąsiada. Chcieli być tacy sami. Nie bali się śmierci, bo nawet nie rozumieli, czym jest śmierć. W zapiskach prywatnych powstańczej Warszawy czytamy, jak matki chroniły swe dzieci, prosiły, płakały, krzyczały, ale to niewiele pomagało. Dzieci na wieść o wybuchu powstania rwały się do walki o Polskę, do walki o Warszawę. Wiele dzieci poległo, a przecież całe życie było przed nimi. Kto im to życie odebrał, niechaj pozostanie na zawsze ze swoim sumieniem. Na powstańczej kronice zostały zdjęcia chłopca, co poległ na ciepłej. 11 miał lat, orzeł biały, a nazywał się Wojtuś Zaleski. Po nim poległ mały tygrys i magik, szczawik z hrabiaka i klucha z ulicy Bema i tysiące dzieci Warszawy, które matki tak bardzo kochały, które matki tak szaleńczo chroniły. Szanowni Państwo, nikt nie chciał, aby dzieci walczyły, ale mimo to każdego dnia dzieci niewinnie ginęły, dzieci niewinnie umierały. Proszę zerknijcie na archiwalne fotografie powstańczej Warszawy i na te piękne, uśmiechnięte dziecięce twarzyczki, bardzo często w zdobycznych hełmach na głowie, gdzie hełm był wielokrotnie za duży na dziecięcą główkę. Dzieci dumnie się uśmiechały, dzieci chciały być dorosłymi. Myślę, że powstanie warszawskie niepotrzebnie ich dorosłość przyspieszyło. Z prywatnych zapisków powstańczej Warszawy czytamy, że nie było takiej siły, aby dzieci powstrzymać. Dowiadujemy się również, że dzieci potrafiły same zdobyć broń. Dorośli broni dzieciom nie dawali. Oprawcy, okupanci dzieciom zabijali rodziców, odłączano od matek pod lufami karabinów, dzielili na tych, którym życie darują i na tych, którym je odbiorą. To historia kilkuletnich dzieci. Nikt wtedy nie wiedział, co ich czeka, jak skończą. Ale nikt także o tym nie myślał. Miałem zaszczyt wysłuchać kilku ich opowieści. Zresztą resztę uzupełniła literatura i wiele adaptacji filmowych. Mówiąc o bohaterskich dzieciach powstańczych Warszawy, powiedziałem, że bohaterskie dzieci nazywano białymi orłami. Ale tymi białymi orłami była cała powstańcza młodzież. Czy ktoś z was odwiedził warszawski cmentarz Powązkowski? Kto widział te szeregi liczone w tysiącach białych, brzozowych krzyży? Ilu z was zwróciło uwagę? A jeśli nie, proszę zwrócić uwagę na blaszane tabliczki, jak blaszane orzełki. Zauważcie wiek poległych od 10, 11 lat i kwiaty warszawskiej młodzieży 16, 17, 18 lat i tak do najstarszego. Była też powstańcza miłość, bo człowieczy los nie jest bajką ani snem, jak mówi piosenka. Niewielu wspomina bezimienne białe krzyże w polu, w lesie, ale piosenka pamięta o nich. Gdy zapłonął nagle świat, bez drożami szli przez śpiący las. Równym rytmem młodych serc niespokojne dni od
nadmierzał czas. Gdzieś pozostał ognisk dym, dróg przebytych kurz, cień siwej mgły. Tylko w polu biały krzyż, nie pamięta już, kto pod nim śpi. Ponownie zadaję pytanie, dlaczego decydujący o wybuchu Powstania Warszawskiego skazali warszawską młodzież, warszawskie dzieci na pewną śmierć? Dlaczego? Pytanie w dalszym ciągu pozostaje dyskusją i bez odpowiedzi do publicznej wiadomości. Wielu z tych decydentów do dzisiaj spokojnie płynie do celu i nie pozwala kołysać łódką prawdy. Tym wszystkim, którzy bohatersko zmarli i tym, którzy doprowadzili do niepotrzebnej śmierci tylu wspaniałych dzieci i młodzieży warszawskiej, powtarzam poetycki zwrot: cena prawdą umarłych zostanie, żywi z bólu rozliczyć się mogą, nawet muszą. Bólu, o którym mówię, nie rozumie ten, kto nikogo nie stracił. Bólu nie rozumie ten, kto tragedię powstańczych rodzin zna tylko z książek i filmów. W opracowaniu dzisiejszego felietonu korzystałem z materiałów książkowych, prywatnych zapisków i opowiadań powstańców Warszawy, muzycznych fragmentów powstańczych zakazanych piosenek Bernarda Ładysza, Natalii Sikora, Janka Rozmanowskiego, Kajach i autorstwa nieznanego, książek Romana Bratnego i Aleksandra Kamińskiego. Nie mogę nie wspomnieć Czesława Niemena i jego piosenki Sen o Warszawie. Dzisiaj wielu z was, rozsianych na świecie, często śpiewa: kiedyś zatrzymacie czas i jak ptaki co sił polecicie tam, gdzie wasze piękne, polskie, kolorowe sny. Dziękuję dyrektorowi programowemu Radia Polonii 2000 Andrzejowi za pomoc w realizacji dzisiejszego felietonu. Dziękuję za spotkanie. Chyląc głowy, wszyscy, czapki z głów, wieczna cześć i chwała bohaterskiej Warszawie i walczącym w Powstaniu Warszawskim, ludzkim kwiatom z tamtych lat. Nie wolno nam o nich zapomnieć, bo jeśli my zapomnimy o nich, to Bóg zapomni o nas. Zenon Golba. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Jasne kwiaty. Gdzie są kwiaty z tamtych lat? Czas zatarł ślad.